Kochana, to chciałabym zrobić jedną rzecz, ale najpierw coś ci pokażę, dobrze? Bo od Dobra. tego zaczniemy. A potem, jak wprowadzę cię w relaksik, to opowiem ci, o co chodzi. Chciałam, żebyś zobaczyła. To ja na chwilkę zasłonię kamerkę i wtedy zobaczysz to lepiej. Obejrzyj sobie. Część tego widzę, tak? No tak, ale nie ma to znaczenia. Okej. Okej. Może to wyłączę, żeby nie było, bo tak dziwnie za moimi plecami. Tak. A więc coś dźwigała na plecach. Tak. Jak zobaczyłaś, to zamknij oczątka. Weź kilka głębszych oddechów. Teraz, kiedy powiem trzy, obejrzysz na poziomie subtelnym ten budynek, ten budowlę, którą ci pokazałam. Powiesz mi, co widzisz, co czujesz. Jeden, dwa i trzy. Co ci przychodzi, Madziu? Na razie tylko widzę ten budynek, czy to budynek to nawet. To nie budynek jest, No właśnie, nie ale budynek. budowla. Budowla, o tak. Ale jak patrzę na niego nie jako na budowlę, tylko tak wewnątrz, to widzę taką ciemną smugę, która się ciągnie i ciągnie w górę. Idzie w górę. A w dół? W dół to tak jakby, wiesz co, taki, no bo tutaj idzie taka smuga do góry, a w dół tak jakby, jak to nazwać, taki wir, taki wir jakby w głąb ziemi. Dobra. Duża dziura. Czyli tak wiruje w dół do jakiejś dużej dziury. Znaczy to jest takie jakbyś miała tornado cały czas wirujące, ale ono tak jakby wirowało w dół. To w głąb ziemi i to jest taki jakby na zewnątrz duże, ale skupia się tak jakby, jak są takie czasem te maszyny, które wchodzą w głąb ziemi, nie? To tak właśnie to, tak penetruje po prostu w głąb ziemi. Dobra. Zobacz, jaki jest kierunek energii, bo to rozumiem, że tak jakaś forma energii. Idzie w górę czy idzie w dół? Czy w ogóle z boku albo w bok? Ja to tak jakby jest coś po środku na ziemi, jakby tego budynku, jakby łapało energię z góry, żeby móc penetrować w dół. Ja tak to widzę. Okej. Na poziomie energetycznym, jaki jest cel tego ruchu energii? Odczytaj to. Coś jest wewnątrz ziemi, co jest potrzebne. Coś tak jakby w jądrze ziemi. W jądrze? Bardzo głęboko. Coś jest, jakaś energia, która jest bardzo potrzebna. Ale powiedziałaś, że coś, że ta kierunek energii jest z góry po to, żeby drillować, czyli penetrować w dół. Czyli ta energia z góry penetruje to, co jest na dole, to, co jest w jądrze, tę energię? Coś, wiesz, co mi tak pokazuje, ta energia z góry i zostaje przekształcona, tak jakby tutaj, gdzie jest budynek. Ona tak jakby jest jakimś przetwornikiem, coś takiego, co może penetrować, zamienić się, bo jakby ta, która jest z góry, nie może wejść w dół. Po prostu. Musi być bardziej rozproszona, coś takiego. Dobra. I penetruje w dół, żeby dotrzeć do tej energii tam w jądrze? Ale nie dociera. Mi to pokazuje, że to nie dociera w ogóle. Okej. Okay. Ale nie dociera. A do czego jest potrzebna ta energia z wnętrza ziemi? Czuję, że to jest bateria po prostu. Zasilająca. Co zasila?
Przyszło mi, że takie coś, co pozwala, nie wiem, na przykład samolotom latać. Unosić je po prostu w powietrzu. Okej. Wnieś się proszę nad tę budowlę. Tam, gdzie ona stoi. Zaraz ci powiem, gdzie to jest. I zobacz w kontekście tej budowli i tych energii, które zobaczyłaś. Może jeszcze jakieś inne zobaczysz. Jak to wszystko razem działa? Co mi to się pokazało? Coś takiego, że to, co jest tam na dole, jakby, to jest bardzo podobna energia, która jest w tej sferze, gdzie latają, gdzie się można poruszać w powietrznie. I tam zaczyna tego brakować, dlatego trzeba to wyciągnąć jakby ze środka. Tak jakby tam jest zaburzona już ta któraś strefa, sfera. I po prostu to jest, żeby to wyciągnąć, żeby móc jakby tam funkcjonować. Ja to tak widzę, jakby to jest to samo. Jakby tam to jest to, co tutaj. Jakby. Okej. Okay. Czy można powiedzieć, że cel tej budowli jest jakaś harmonizacja energii w atmosferze? Przyszło mi, że bardziej wsparcie. Bardziej wsparcie. Czy ktoś, kto budował tę budowlę, był świadomy tego? Mi, że tam budował ktoś, ale ktoś to się o tym dowiedział. Jakby to jest jakiś naukowiec, który widział, wiedział, badał, nie wiem skąd on w sumie wiedział, ale badał to, tą zależność i że tam brakuje, a tam to jest. Okej. Okay. I ta wiedza, te badania pochodzą mniej więcej z jakich czasów? Coś współczesnego, coś dawnego? Przyszło mi, że 1800, któryś, ale nie wiem, który. Że to jakby, nie wiem, czy wtedy była wybudowana, ale tam już jakby oni wtedy wiedzieli, że to trzeba zrobić jakby. Że to można zrobić, ale nie wiem, z którego jest budowla. Czyli jakoś XIX wiek. Dobra. W tym miejscu, które oglądamy teraz, jest więcej takich budowli. Jestem przekonana, że je widziałaś i nawet przechodziłaś obok nich. One sobie stoją niezauważone. Powiedz mi, jakie miejsce przeczuwasz fizycznie istniejące? Nie cenzuruj, Madzia. Co przychodzi? Pierwsze mi przyszła Warszawa, nie wiem dlaczego. I słusznie. A potem mi przyszło, że to nie tylko tam. I też słusznie. Dlatego tak się zawahałam, nie? Czy tylko jest to jedno miejsce, czy jest jeszcze, no, ale mi przyszło, że to jest taki krąg trochę jakby jeszcze obok tego. Bardzo słusznie, bo jest tego bardzo dużo i żadnych informacji na ten temat. Czym są te budowle? Akurat na tym, którego fotografię widziałaś, jest coś w rodzaju takiej pustej tabliczki informacyjnej, ale tabliczki nie ma. Jesteśmy pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. To jest, nazywa się ta budowla obelisk. Jest północny i południowy, na pewno. I nawet skontaktowałam się całkiem niedawno z pewnym historykiem, który pięknie mówi o Warszawie i się zajmuje Warszawą. Pytałam go, czym są te budowle. Dał mi dwie odpowiedzi, ale żadnej wiążącej. Tak powiedział, że proszę nie brać tego na poważnie, ja po prostu przypuszczam. Także współcześnie nikt nie wie, do czego służy. Przyszło mi, że i bo tak naprawdę to jakby współcześnie nikt tego nie wie. Czy możemy bo się... Jest po prostu... No nikt się tym... Przestał się ktoś tym interesować w pewnym momencie. A potem zostało to tak jakby wymazane. Taka trochę wymazana historia. Przenieśmy się do czasów, kiedy budowano te obeliski.
Na przykład ten, który widziałaś na fotografii. Pójdźmy do tamtych czasów, obejrzyjmy sobie to z bliska bardziej. Zobaczmy, jakie idee przyświecały tym, którzy stawiali te budowle. Nie tylko w Warszawie i nie tylko w Polsce. Idziemy. A mi od razu przyszło, że to nie Polacy budowali. Okej. Okay. Nawet ten w Polsce. Mhm. Jaką wyczuwasz narodowość? Niemcy. Niemcy. Mhm. I zobacz, co, jak jest architekt, jak jest naukowiec, o czym rozmawiają. Posłuchaj ich troszkę, wyciągnij tę ideę, która za tym stoi. Wiesz, co mi pierwsze przyszło, co usłyszałam? Wywróćmy świat do góry nogami. Mhm. Okej. Okay. I czyli do czego służą? Służy ten słup po prostu, sterczący na placu defilad. No właśnie to wywróćmy świat do góry nogami. To mi się pokazało, jak to powiedzieć, że to, co wchodzi w głąb ziemi i to, co jest nad ziemią, czyli te wszystkie sfery, nie? To mają taką samą budowę, mhm. energię, bardziej energię bym powiedziała niż budowę, bo budowę to może nie, ale energię mają tą samą, w taki sam sposób poukładany, nie? Mhm. Właśnie tylko, że ziemia przez to, że jest namacalna, jak można to tak nazwać, oni by chcieli, żeby tę energię przenieść w drugą stronę, dlatego obróćmy ziemię do góry nogami. Mhm. Czyli to, co jest na dole, żeby wyciągnąć na wierzch. Wyciągnąć na górę, dokładnie. Mhm. Dlaczego to chcieli zrobić? Myśleli, że co się stanie wtedy? No właśnie tak jak, że te samoloty mogą latać, że jakby ta energia będzie bardziej skumulowana w powietrzu, mhm. i wtedy będzie można, nie wiem, załóżmy latać, bo ta... to powietrze, w którym my tutaj się znajdujemy jakby w tej naszej atmosferze, nie? No to wtedy jest ona jakby gęstsza, wtedy wiesz, możesz się unosić, nie? Okay. Potem następna, jak będzie gęstsza, to wtedy na przykład większy samolot, który nie będzie potrzebował wielkich silników, on będzie mógł się unosić na przykład, wiesz, w powietrzu, no nie? Aż mam ciarki w nogach. Mhm. Po prostu chcieli wyciągnąć tak jakby tą energię z ziemi, bo to jest, mówię, tak jakby, ja to widzę, jakby było to samo, tylko że tutaj jest bardziej rzadsze, bo my tego nie widzimy, a tam jest gęstsze. I oni chcieli okay. to po prostu obrócić, żeby to... To znaczy, że te obeliski nie działają w tym momencie. Nie dotarli do źródła. Okej, okay. okej. Okay. Bo jakby na samym końcu powietrza, będę tak to nazywała, nie ma tego jądra. Mhm. A tam jest jądro i oni nie są w stanie wyciągnąć tego po prostu na drugą stronę. Nie da się tego obrócić, bo jakby brakująca jest ta część na zewnątrz, nie? Mhm. A skąd czerpali inspirację ci Niemcy do tego, żeby i w ogóle wiedzieli o tym, że energia jest jakby gęstsza pod ziemią? Wszedł mi Tybet. Mhm. Rzeczywiście, były ekspedycje naukowe. Mhm. I oni tam już, o Jezu, mam czarki w nogach, oni przez te swoje jakieś... nie wiem, wizje, medytacje, bo mi tak to przychodzi, bo widzę takich ludzików, którzy sobie tam jakby siedzą i zaglądają po prostu. Tak mhm. jak ja teraz patrzę, to oni też tak sobie zaglądają, co tam jest, jak to jest skonstruowane, tylko oni bardzo na tym się skupiają, nie? I stąd oni wzięli ten pomysł od tych Tybetańczyków. Okej. Okay. Rzeczywiście byłam kiedyś w Tybecie, byłam w Chinach, ale szczególnie na obszarze Tybetu jest ogrom. Zupełnie inaczej wyglądają i mnóstwo jest takich słupów w różnej formie, tylko tam nazywane są drzewem życia. I mówi się o tym, że tam rzeczywiście energetycznie do środka ziemi to sięga. To jest to samo? Mnie przyszło, że tak samo, tylko że oni po prostu to... próbowali w inny trochę sposób wyciągnąć. Mhm. Powiedz, jaka różnica? Bo tutaj tak jakby, jak to nazwać, tym obeliskiem
chcieli tak jakby tak przenieść, wiesz, zrobić taki łuk i przenieść to, a tym drzewem wyciągnąć i porozkładać. Okej. W ten sposób. Po to, że żeby ciągnąć... też żeby latać, żeby móc latać, tak? W Tybecie no takie bardziej, żeby zwiedzać, wiesz, żeby móc po prostu przenieść się z jednego miejsca na drugi. Nie teleportacja, bo to nie teleportacja, ale po prostu szybsze przemieszczanie się. Czytałam wiele opowieści różnych starych lamów, żyjących i nie, którzy opisywali i opowiadali o latających lamach, takich, którzy po wierzchołkach gór, przez wierzchołki gór, między dolinami po prostu przefruwywali sobie. Oczywiście traktowałam to jako bajki, ale przyszło mi pytanie, czy rzeczywiście bajki? Nie, według mnie, no, z tego co ja tutaj widzę, bo widzę to drzewo, jakby, jak oni nazywają to drzewem życia, to jest ogromne, naprawdę to jest ogromne. To sięga takich dobrych gór. Bo to chodziło o to, żeby to było to jak najwyższe, żeby móc na te części właśnie porozkładać to. No i im się w jakimś stopniu to udało jakby na wysokość tego drzewa, na wysokość tych drzew, tak jakby tej góry, tej... Okej. No rzeczywiście, klasztory zawsze są wysoko, zawsze wysokie. Są w górach i drzewo zawsze sterczy, to drzewo życia, ten słup zawsze sterczy jakby w centralnym punkcie tych klasztorów, takich domostw zawsze jest i zawsze jest bardzo wysoki. No bo im wyżej, tym oni jakby tą wyższą sferę zajmują, nie? Więc dlatego oni mogli, nie wszyscy. Czy ktoś to widział w rzeczywistości, taki zwykły człowiek? Może niektórzy, ale jakby gdyby popatrzył, to by powiedział, że nie wierzy w to, nie? Coś takiego. To jak to się działo? To jakby spróbuj się, jakby weź taką energię i zobacz sama, poczuj, to by się nic nie stanie, bo to tylko jest takie doświadczenie świadomościowe, mentalne, więc zobacz, A mnie jak to było. To jest po prostu gęstsze powietrze. Gęstsze powietrze, na którym... Pamiętasz, jak ci mówiłam, że wiatr ma swoją energię takich smużek? Tak. No to właśnie coś takiego to jest, wiesz? I tak jakby oni widzieli te smużki tego powietrza i sobie na nich usiedli, wiesz? Okej. Okay. Coś takiego, bo ona wtedy jest taka, jak widzisz tą smużkę, czyli ona jest dużo gęstsza, nie? I oni wtedy tak jakby mogli sobie na tym, ja to tak widzę, jakby oni sobie na tym usiedli. Coś takiego. Okay. Na wybranej, gęstszej tej smużce. A że oni widzieli więcej, no bo jak sobie medytowali i jakby wchodzili to, więc bardziej umieli rozróżnić te. To nie jest tak, że sobie wstaniesz i usiądziesz gdziekolwiek, nie? To musiała być wybrana taka, która naprawdę gęsto przepływała gdzieś tam ta... to powietrze gdzieś tam przepływało. I te obeliski powodowały, że w celowy sposób zagęszczało się to powietrze, czy jakby wyciągało tak. się ze środka ziemi już takie gęstsze, czyli oni wydobywali tę energię tak naprawdę. Tak, dokładnie coś takiego, no. Wydobywali, żeby zagęścić to powietrze, każdą jakby tą część tej naszej sfery, nie? Czy można by było, tak wyobraźnią trochę pojechałam teraz, że jakbyśmy sobie to mogli wyobrazić, że jest powietrze i przepływa taki, nie wiem, na przykład struga wody, w którą wskakujesz i ta struga wody takiego. Przenosi cię na przykład z góry na górę, przez dolinę jakąś. Widać, pokazał bardziej w formie kamieni, wiesz, takich mikro kamyczków. Wiesz, takie po prostu mikro kamyczki, które są ładnie poukładane, bo jest w formie powietrza, wiatru, więc jakby one się tak ładnie układają i oni sobie to wypatrywali jakby i wtedy mogli sobie tak jak dywan Alladyna, nie? Że wiesz, okay. Ja sobie gdzieś tam w runie. Może to są te opowieści o Wimanach? Teraz mi przyszło, wiesz co, jak porównać sobie to do hubowca. Samolot bez silnika, nie? Też musi trafić na odpowiedni wiatr, na odpowiednią ten przepływ tych wiatrów, żeby móc latać. Bo on jest bez silnika. No tak. I to samo tutaj. Oni też musieli trafić na odpowiednią gęstość, żeby móc lecieć. Okej.
Okej, okay. I Niemcy po swoich ekspedycjach, po swoich podróżach tam w Himalaje po prostu przynieśli informacje i chcieli zrobić to samo w Europie na przykład. Tak. Tylko, że tam dostali jakieś tam informacje, a oni myśleli, że dokopią się aż do samego jądra, tak to widzę, i to przeniosą całkowicie, wiesz. Czyli zupełnie, że będzie gęsto. Że będzie gęsto, ale to nie... Czyli, że po prostu człowiek sobie podskoczy i jak w wodzie będzie sobie pływał. Ale da się oddychać w ogóle w tak gęstym powietrzu? No właśnie, wiesz, ci, którzy byli w tym Tybecie, oni będąc w tych górach i tak mieli inne powietrze. Było gęstsze. No tak, ciężko tam Oni się umieli oddycha. Sobie, no właśnie, oni byli do tego przyzwyczajeni. Ale tak jak my teraz, no to... Ach, rozumiem, rozumiem. Rzeczywiście w wysokich górach, znaczy mówi się, że to powietrze jest rzadsze w ogóle, że jest tam mniej tlenu, tak się mówi, no ja nie wiem. No właśnie, ale jest mniej tlenu, ale ono jest inaczej skonstruowane. Jasne, jasne. Inne ciśnienie też jest i tak dalej, więc chcieli te warunki przenieść tutaj. Nam się inaczej oddycha w górach, bo my jesteśmy na tym niskim poziomie. Jakby. I tam jest też inne powietrze. Z każdym tym jest całkowicie inaczej, nie? Okej. Okay. No to wróć do tego obelisku, który stoi na placu Defilad. I zobacz, co takiego jest w konstrukcji tej budowli, że ona pozwala tak manipulować energią. Mi to przyszło, że tam jest czyjaś energia włożona, wiesz? Tak jakby... To takie brzydkie jest strasznie. To czarne, które zobaczyłaś na początku? Jak powiedziałaś o czarnej smużce takiej. Tak, wiesz co, mi to tak przychodzi, że to tam takie morderstwa ludzi były, wiesz, po to, żeby tam tą energię skumulować. Tak mi brzydko to przychodzi strasznie. To jeszcze poleć na chwilkę tam gdzieś do Tybetu, do jakiegoś miejsca, klasztoru, gdzie też stoi takie drzewo życia i zobacz, jaka tam jest energia, jaka jest konstrukcja. No właśnie, to jest ta różnica. Tam jakby ludzie, wiedząc o drzewach życia, oddają siebie temu drzewu, temu miejscu. Czyli tak czysto, wiesz, tak oddają tak, to się. Prawda. Ja wiem, jaka jest konstrukcja drzew życia w Tybecie. No. To jest prawda. To są mantry, to są dobre życzenia, tak, to są dokładnie. Różne jak skarby, czysta. Tak, klejnoty. A tutaj jest taka brudna, taka na siłę, taka po prostu, mówię, dla mnie to jak zabić człowieka i po prostu go tam, wiesz, wsadzić normalnie. Okej. Okay. Dlaczego te budowle właściwie przechodzisz? Jestem pewna, że przechodziłaś obok tego nie raz, że go widziałaś i nie widziałaś. Dlaczego nikt tego nie zauważa? Dlaczego nawet historycy nie mają pojęcia, do czego to służy, czym to jest? Właściwie jakby tego nie było. Tego w Warszawie, tego w Poznaniu, tego we wszystkich miastach większych w Polsce. Jak ludzie to omijają i nawet na to nie patrzą. Tak jest właśnie. Dlaczego tak jest? Skoro tak mocna energia jest w to zaangażowana, dlaczego tego nie widzimy? Wiesz co? Przez tą ciemną energię, wiesz, taką tą smuszkę właśnie, wiesz, tak jakby podświadomie ludzie obchodzą po prostu, wiesz, po prostu. Okej. Nie chcą mieć z tym nic do czynienia. Tak, jakby... po prostu omijają i tyle. Ale widzę jednego człowieka, który się bardzo mocno na to patrzy. Bardzo. Może to ja. Jak jesteś jakimś z Azji, to tak. Nie, 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 nie. Nie, nie. Nie jestem z Azji. Nie jest. Akurat to człowieka z Azji. Ale okay. Bardzo mocno zwrócił na to uwagę. Patrzy się. Coś przyciąga go ta energia, czy wiedza, którą ma? Wiedza. Bo on ma wiedzę z tego drzewa. Tego. Nie jest żadnym lamą. Tylko po prostu się chyba tym interesował tam, w Tybecie. I teraz jakby zauważył to. Tylko coś mu nie pasuje, coś mu nie gra. Coś próbuje obejść to z każdej strony, ale widzi to trochę inaczej. Ale zauważył to. To jeszcze przeniesiemy się w jedno bardzo ciekawe miejsce. Może jeszcze jedno potem. Zobaczymy.
polecimy teraz, Madziu, do Watykanu, bo tam jest dopiero, tam jest piękny, pokaźny obelisk. Obejrzyj go fizycznie i energetycznie. Coś podobnego, ale jeszcze coś innego. Tam jeszcze coś. Tam jeszcze jest, to, ten to jest tak jakby, jak można powiedzieć, królem, ale obok są inne. Które ja to widzę, że tak się wszystko do niego tam. Czyli tam jest cała konstrukcja, jest ich więcej, aha. I to jest właśnie ten, na którego wszyscy patrzą, ale nikt nie zwraca uwagi na te inne. Powiedz, o jakich energiach mówimy tutaj. Ma chronić tam to miejsce. A nie widzisz, to jest takie coś, żeby ludzie odpychało ich, wiesz, żeby się nie interesowali. Tak jak tutaj, nie? Stoi, dlatego jest to podobne, stoi ten, ale żeby ludzie to obchodzili, wiesz, nie interesowali się po prostu. Żeby oglądali, że coś jest ładne, piękne i w ogóle, ale tam chodzi o to, żeby chronić to miejsce. Przed czym ma chronić ta energia? To miejsce w Watykanie, tam na placu chyba świętego Piotra, jeśli się nie mylę. Tak, przyszło mi, że podziemna wiedza. Tak, od razu. To znaczy, że te słupy, te obeliski pełnią różne energetyczne funkcje. Jakby wiedza przyszła podobna, ale każdy wykorzystał to w inny sposób. Czyli w Watykanie po to, żeby chronić wiedzę, która jest pod ziemią, czy podziemna, w sensie taka nieujawniona. Nieujawniona, dokładnie. W jaki sposób ta energia działa? W sensie, na czym polega ta ochrona? Właśnie te słupy, które są poza jakby tym miejscem, my ich tak samo nie widzimy, one właśnie robią taką jakby kopułę, wiesz, i mówię, mówię, ci ludzie mają się, mogą sobie oglądać budowlę, mogą się zachwycać, ale jakby ich tak spycha. Okej, okay. Czyli nie będą patrzeć i nie widzieć czegoś. Dokładnie. Nie zauważać i nie łączyć faktów na przykład. Czy mówię, tak być... jak widzą tego dużego słupa, ale tych już tych nikt małych nie widział. To mam do ciebie prośbę. Czy mogłabyś popatrzeć na to miejsce, w którym jesteś, tu gdzie stoisz, 360 stopni dookoła, ale jakby poza tą energią, ponieważ już wiesz, że ona tam jest, to wcale ona nie musi ciebie dotyczyć, więc ciebie nie dotyczy, a ty patrzysz na to w taki czysty sposób, nieblokowany. Powiedz, co kryją w sobie tajemnice Watykanu? Bardzo, bardzo brzydkie. Brzydkie miasteczko. Bardzo. Jakby zdjęłam sobie tą taką tą. To wiesz, to tak pokazujesz, to jest takie śliczne, a jak zdejmiesz, to jest tak okropne. Dużo kłamstwa, dużo morderstw w ogóle. Tam się wszystko przeplata. Jeju, tam jest strasznie. No dobrze, to wróć do siebie. Gdzie ktoś sobie z boku, sobie tylko to po prostu zdjęłam tą... Czyli to nie jest żadna ochrona, tylko fasada, można powiedzieć. Fasada, która ma, nie wiem, zachować pewien pozór, pewną scenografię tego miejsca. Warszawski obelisk miał, już teraz nie ma znaczenia, ale kiedyś miał spowodować, że różne obiekty mogłyby latać w powietrzu. To w Tybecie możliwe, że pozwalało rzeczywiście tym lamom przemieszczać się w powietrzu. Naprawdę takie opowieści słyszałam od żywych ludzi, którzy o kłamstwa i o bajki bym nie podejrzewała, a i tak im nie wierzyłam. Ale tak naprawdę jak wpisałabyś sobie gdzieś w wyszukiwarkę obelisk, to zawsze cię przeprowadzi, przeniesie cię do starożytnego Egiptu. Jakby to stamtąd to wszystko pochodziło. Tam też takie były. No właśnie. I są. Do dziś są. Różne. Tylko w innych kształtach. Ogromne, olbrzymie, wielotonowe. To megality po prostu. No, ale takie też były, wiesz? Ich samych właśnie. W
czym są podobne albo różne od tych, które zobaczyłyśmy? Tam też chodzi o jakąś energię. Popatrz, też możesz się zdystansować i popatrzeć w czysty sposób, jeśli chcesz. Właśnie próbuję to... To jest trochę skomplikowane do wyjaśnienia. Przychodzi mi cały czas, że tego nie zrozumiem, że będzie to dla mnie ciężkie do zrozumienia, nie? Nie słuchaj tego. Może to być, wiesz, ta blokada, tak jak w Watykanie, tak? Fasada. Tak? Okay. Wszystko zrozumiesz. Tam chodzi o przepływ po prostu. Przepływ energii, która jest i w powietrzu, i w ziemi. Dlaczego ta energia miała być ukierunkowywana przez jakąś budowlę? No do czegoś miała służyć. Po prostu, czy do poruszania się, czy do... nawet mi przyszło, że do energii. Po prostu, żeby światło było. Okej. Okej. Ty mówimy o jakichś takich cywilizacjach, o których nie mamy już pojęcia i nawet nie wiemy, że istniały, czy mówimy o tych Egipcjanach ze starożytności, o których czytamy w książkach do historii? Wiecie, co mi przyszło, to o tych Egipcjanach. Że nam się wydaje, że to tacy, wiesz, prości, nic nie wiedzący ludzie, można tak powiedzieć, ale oni wiedzę mieli większą niż my. Chciałabyś się skontaktować z jednym z mądrych z tamtych czasów, z tamtego miejsca, zapytać, skąd wie, jak manipulować energią pomiędzy niebem i ziemią. No, on tylko mi pokazał tutaj. Że stąd. To po co ten obelisk? Oni jakoś to tak napędzali. Tak nakierunkowywali po prostu. Bo energia jakby tak wirowała, nie? A oni napędzali jakby trochę w innym kierunku. Przekształcali to, żeby i w drugą stronę trochę to kierowali tym. Kierowali tą energią po prostu. Poproś, żeby pokazał ci, w jaki sposób używali tej energii, żeby na przykład oświetlić jakąś świątynię, czy jakąś taką dużą budowlę. Coś pokazuje? Chce w ogóle to no zrobić? No właśnie, o to tak tłumaczy, jakby świeci słońce. Pada przez jakiś szyb do... słońce też jakąś energią emanuje, nie? Pada przez szyb do jakiegoś budynku, załóżmy. To jest kierowane jakoś, nie wiem, łączy się jakoś z... podziemną, ja to tak to widzę, z podziemną jakąś wodą na przykład. Później to zamienia się, może tak jak żywioły, wiesz? Oni jakoś kierowali tą energią przez żywioły, bo mi się i właśnie woda pokazała, tu mi się przez tutaj powietrze i to tak jakby oni tymi żywiołami kręcili. Przez żywioły po prostu to napędzali tą energię. Okej. I ta energia świeciła, także na przykład cały budynek jaśniał w środku? Czy jakoś inaczej? To mi przyszło, znaczy, tak, nie wiem, czy on mi to pokazał, czy mi to tak, jak to zobaczyłam. Czy widziałam kiedyś świecące kamienie? Widziałaś? Znaczy teraz zobaczyłam. Ja widziałam na filmie o Indiana Jonesa. Dlatego ten kolejny żywioł, nie? Dlatego się nakręca. Jest tu słońce, woda, wiatr i te kamienie. Dlatego wiesz, jakby ze słońca nie odbijały się te kamienie światłem, ale przez, jakby przeszło przez to wszystko, przez ten wiatr, to jakoś to tak się rozświetlało, wiesz? Okej. Okay. Wiesz co, rzeczywiście jakiś czas temu śledziłam sobie różne takie przedziwne budowle i zwróciłam uwagę na to, że właściwie we wszystkich do pewnego momentu pod spodem było jakieś podziemne źródło wody, źródło jakiś wody. Pływ. Zawsze. Zawsze. I zawsze był ten obelisk.
No bo on jakby kieruje, mi to tak przyszło, energię wody w powietrze. Tak mi tutaj, jakby tutaj nakierowuje z tej energii wody, tylko coś musi być w środku, no bo woda nie zamieni się w kamień przecież, nie? To teorie są takie, że coś, co my uważamy za dawne chrzcielnice, było częścią machinerii albo kopuły w budynkach i użycie odpowiednich metali, bo tam rtęć i miedź. Także to wszystko Tak, bo miało... to teraz widzę. Tak, teraz to już zobaczyłam, jak mi teraz zaczęłaś to opowiadać. To po prostu nie można nazwać tego parą, ale w formie takiej pary, tylko tak jak mówisz o te różne metale, to nawet kamienie szlachetne, to dawało taką, kurczę, jak to nazwać? No ja to widzę w formie pary, ale to nie jest para wody, tylko właśnie przy, no, łączą się te, wiesz, te wszystkie tak. cząsteczki. Chemiczne i to jakieś reakcje są. Dokładnie, chemiczna reakcja się wytwarza i to paruje, i dlatego to potem świeci. Bo to osadza wtedy się, wiesz, na tych kamieniach, mimo że to nawet by były piaskowce, nie? To się potem, dlatego to się tak mieni. I jak już słońce świeci wtedy, to się po prostu... Czyli wtedy jest całkowicie jasno wszędzie. To zostaw księżyc nawet, nie? Jasne, to zostaw... Aha, czy jakiekolwiek źródło, czy albo księżyc, albo słońce. Tak, bo to chodzi o to, żeby potem to odbijało. Ale... Aha. To wiesz co, zostaw pana Egipcjanina już, bo ja bym chciała, żebyś sprawdziła jedną rzecz i związana z moim snem. Ja wiem, to zupełnie na inną sesję, o snach, ale muszę o to zapytać, Madziu. Śnił mi się od czasu do czasu i całkiem niedawno przyśnił mi się taki sen, który to jest jeden z tych snów specjalnych, takich, że budzisz się i masz wrażenie, że to było tak realne i rzeczywiste, jak... a jednocześnie niesamowite. I sen powtarza mi się już po raz kolejny taki, że jestem przy jakimś, w jakimś miejscu. Zawsze to są góry. Zawsze jest jakiś budynek jakby wbudowany w te góry. Inaczej wygląda, jak tak wiesz, byle kto popatrzy z zewnątrz, a jakby od tyłu jest zupełnie czymś innym. I jest takie poczucie właśnie jakby tam jest ciepło bardzo. Mimo, że jest na przykład zima, czyli jest i zima, i lato jednocześnie, bardzo ostre światło, takie, ale nie rażące, i zimno, które nie jest zimne. Takie odczucia. Czy to ma jakiś związek właśnie z tymi miejscami, z tą dawną energią, z tymi... Tak, dawnym... mi przyszło, że tam jest właśnie ta... Nie wiem, czy to miejsce akurat to widzę, ale dosłownie tak widzę, że tam jest ta góra i przez wierzchołek jakby to wszystko tak jak to jest tam ta akumulacja. Jest ten, można taki obieg. Dotknąć tego. I przyszło mi, że ty byś to zobaczyła nawet. To pozwalam ci wejść do tego mojego snu. Zobacz, czy to był sen, moja wyobraźnia, czy to jest wspomnienie. To jest, jak to nazwać? Byłaś tam, znaczy kiedyś? Nie wiem, czy przy konstrukcji, ale to ty właśnie tak jakbyś to zauważyła. A teraz... Znaczy, jak to wyjaśnić? Jest ci to pokazane, żebyś tego dotknęła? Coś takiego, że jak wtedy zobaczyłaś to. A teraz, żebyś do tego dotknęła. Miałbym ci tego wyjaśnić, że... Dlaczego mam tego dotknąć? Chcę mi, żebyś zrozumiała. Dlatego, że chcę? Taką mam wolę swoją? Takie mam pytanie w sobie? Ty już wtedy chciałaś, tylko tego nie zrobiłaś. A teraz jakby jesteś świadoma tego, co... się dzieje i możesz tego dotknąć. Wtedy tylko to widziałaś jakby. Zauważyłaś, że to coś się dzieje, nie? Teraz możesz tego dotknąć. A to poczucie takiego zimy i lata jednocześnie ma znaczenie?
To jest właśnie ten inny przepływ energii. Zima, właśnie. Z której nie jest zimno. Może tak. No. Czekaj, jak to wyjaśnić? To jest właśnie to rozdarcie. Takie jakby... że nie do uwierzenia. Nie, dlatego wtedy jakby w to nie byłaś w stanie tego dotknąć, bo byś w to nie uwierzyła, że może być w zimie ciepło. Bo tam był śnieg. Ja pamiętam śnieg. A jednocześnie wysoką temperaturę, mocne jakby słońce, ale nie wiem, czy to słońce, światło było po prostu. I ciepło, mimo śniegu. Czy to jest takie zagmatwane? Kurczę. No jest mega, ale takie rzeczy mi się śnią, ja bardzo przepraszam. No. I te budynki, widzę, które są czymś innym niż w ogóle wyglądają. Ale mi jest tak ciepło. Powiem ci, że to jest taka... No, tam musi być ciepło. Jest cieplutko, bardzo. I jest tak pięknie. I wiesz co, to i morze widać jeszcze. Widać morze. I to zawsze jest jakoś na podwyższeniu. Jakbyś wchodziła na taką, nie wiem, górkę, jakieś skały, kamienie i po prostu jesteś wysoko i widzisz to morze albo jakąś wodę przepiękną. I właśnie to... Z drugiej strony co widziałaś? Z drugiej strony? Takie był piasek, kamienie, dużo kamieni. Właśnie takie skały, megality duże. I tak jakby się po nich bym się wdrapywała. Docieram na górę i tam już jest zupełnie coś innego. Tak jakby, wiesz, połączenie dwóch światów. No właśnie, bo to tak samo mi się pokazuje, że ty na dole widziałaś zimę. A tak jakbyś weszła w coś, jakbyś przeszła przez jakiś punkt i gdzieś całkowicie coś innego. Tak. Krystaliczna woda, taka cudowna. Dlatego nie można było rozumieć, czy to jest rzeczywiście zima, czy jest tam zimno, czy ciepło, bo ty weszłaś tak jakby na inną... Kurczę, no jak to nazwać? No jakbyś przeszła przez coś, wiesz? Tak jakbyś miała struktury powietrza i weszła w tą następną. No właśnie, takie to było uczucie. I taka byłam zła, że się obudziłam, bo tam było po prostu coś cudownego. Ja dobra, widzę, że to jest po prostu weszłaś na inny poziom tej części. Czy ma to związek właśnie z tym, o czym od początku rozmawiamy, z tymi obeliskami, z tą manipulacją energii, z tym, co robili Egipcjanie, a potem popłuczyny już kolejne pokolenia naukowców różnej maści? A dlatego mi pokazuje, że tak i nie. Że trochę tak, ale jeszcze tam jest... to jest bardziej związane z tam, gdzie ty jesteś, nie? Z funkcją natury. Tak mi przyszło. Jak funkcjonuje natura. Dlatego mówi mi tak i nie. Że podobnie działa, bo też tak samo działa natura. Jakby, że wiesz, wszystko przechodzi. Nie, tutaj zabiera to, tutaj przepływ wody pod ziemią i tak dalej, nie? Dlatego jest bardzo podobnie, ale tego mówi tak i nie. Ty bardziej w tą naturę poszłaś jakby... Okej, czyli bez manipulowania. Jakby wiesz, tak. W coś, co jest po prostu. Jest, po prostu, rzeczywiście. A tutaj panowie od Egipcjan poprzez Tybetańczyków po Niemców po prostu próbowali poprzez konstrukcję manipulować tak. Tym. Dokładnie tak. Ty i używać tego. Okej. Dlatego to odczucie jest niesamowite. A chciałabyś wejść w to odczucie, zobaczyć, jak to jest? Jest bardzo ciepło, wiesz? Ja jak weszłam, tam to tak ciepło się zrobiło w całym ciele teraz, wiesz? Tak... bo chciałam tak jakby stanąć obok ciebie, nie? I wtedy mi się zrobiło tak cieplutko. Tak po prostu ciepło. Tak poczuć, że jakbyś była w domu, o. Tak, to takie jest odczucie. I to, że to, co widzisz, jest w ogóle czymś innym, niż myślałeś, że jest. Wyszłaś na tę wyższą sferę. Okej, dobra. No dobrze, no to... Wracamy z wielkim smutkiem. No jestem ciekawa tego miejsca, wiesz, bo my tak, kurczę... No. Możesz zobaczyć, czy jest w ogóle gdzieś na Ziemi takie miejsce geograficznie. Znaczy mi przychodzi, że jest. Nie w Polsce, ale jest. Niedaleko, gdzieś, ale to nie jest w Polsce. No to zobacz geograficznie. Przecież trochę się na tej geografii pewnie znasz. Wiesz co, mi przychodzi, że jest dużo takich miejsc. Nawet mi Szwajcaria przyszła, gdzie nie ma morza.
A, wiesz, ale Niekoniecznie, to nie. chodzi o wodę po prostu. O wodę, dokładnie. O czystość wody, czystość jeziora, czystość rzeki, tam gdzie jest bardzo czysto. Gdzie jest czysty las, nie z takimi budynkami, nie zaśmiecony, to będzie to w każdym miejscu. O tak. Okej. Dlatego na Podkarpaciu tak mi jest wspaniale, jak pójdę w te krzaczory. Tak. Bo to taka namiastka tego, co? Troszeczkę, troszeczkę. Troszeczkę. No dobra, dobra. Jakbyś tam bardziej, tam gdzieś Słowacja może, to tam. Gdzieś tak, za górą, mi tak pokazujesz, za górą. Za górą, okej. Może tam coś więcej. No. Madzia, kiedyś na wycieczkę się tam wybierzemy. Koniecznie. Dobra. Ja zamknę oczy i będę prowadzić. Psim świętym, swędem znajdziemy, słuchaj. Tak. No dobra, Madzia, no to... Aż mi łezka poleciała, ojej. No bo to jest takie wzruszające, to nie chcesz się obudzić z tego snu, wiesz. No. To jeszcze... Okay. Tak wrócimy troszkę na ziemię, jeszcze wrzucę tobie jedno hasło i ty powiesz mi tylko, z czym ci się kojarzy, co przychodzi, jakie wrażenia. Benben Stone. Benben Stone. Wytworzenie fal, coś takiego. Wytworzenie fal. No dużo jest teorii o tym, że też właśnie ma jakieś znaczenie energetyczne, energetyczno-manipulacyjne właśnie takie, ale tak no, nie tak do... mi się pokazuje, że wytworzenie jakiejś fali, która tak, do jakiejś manipulacji czegoś, ale wytworzenie fali jakiejś po prostu. Czy podobnie tak jak inne obeliski, bo to też się kojarzy. Benben Stone kojarzy się też z obeliskami, też jakby w jednej grupie różnych teorii można znaleźć. Drzewo życia, obelisk i Benben Stone. No, wytworzenie czegoś. Czegoś, co może poprawić, zaburzyć, no w zależności kto jaki cel ma. No, w danych warstwach. Jak już jesteśmy przy manipulacjach i różnych energiach, to powiedz mi, co energetycznie się dzieje, nie wiem, nad Polską, czy w ogóle nad Europą ostatnio? Mówi, że przekręciliśmy się trochę. Co to znaczy? O jakie przekręcenie chodzi? Zaczął mi się ziemi trochę, że jest manipulacja skrętem ziemi? Coś takiego. Ale ktoś to robi celowo, czy jest to naturalny po prostu Nie. proces? Nie, naturalnie ona chce trochę inaczej. Okay. I jest dlatego zaburzenie, wiesz, takie, tak się waha. Ktoś chce trochę jakby, załóżmy w prawo, a natura chce bardziej w lewo. I jest takie... Okay. Jakby się połowało wszystko. Jakiego rodzaju urządzenia mogą przekręcić, przesunąć oś Ziemi? Wiesz co, to jest coś bardzo silnego. I to już jest... są to jakieś fale. Skojarzy mi się harp i właśnie tego typu projekty. No ja to zobaczyłam właśnie, no nie nazwałam tego harp, ale tak widziałam, że to jest w różnych miejscach na Ziemi i ta energia jest tak już silna, zrobiona. Wiesz, to trochę wygląda jak fala mikrofalowa, no nie? I po prostu jest już tak silna, że może zaburzyć ruch Ziemi. Nawet jeżeli by nie przekrzywiała, ale by chociaż troszeczkę zahamowała, nie? To już Ziemia, wiesz, się zmieni. Ruch Czy Ziemi. To, że przyroda przyspieszyła w tym roku ze swoją wegetacją pewnie około miesiąc, to jest z tym związane? To mi przyszło, że broni się. Że się broni. Że się broni, że po prostu broni się... właśnie tak jakby mówię, ta ziemia się próbuje, wiesz, na swoje miejsce i dlatego się to wszystko jakby broni. To, że kwitną rośliny, że drzewa, to jest siła ziemi.
Czyli energii całości, która tworzy tę ziemię po prostu. Tak. I która nie chce tego, nie chce tego się przekręcenia. Tak, zatrzymywać. A jaki jest cel tego przekręcenia? Jaka za tym stoi idea, pomysł? Czy w ogóle ktoś sobie zdaje sprawę z tego, co robi? Czy to jest efekt uboczny stosowania tych fal? Raczej mi przyszło, że oni to celowo robią. Ale czy wiedzą, co robią, to chyba nie. Po prostu dla nich to jest taka, wiesz, to jakby zabawa, że kurczę, możemy zatrzymać ziemię, nie? Okej, zobaczyć, co się wydarzy. Znaczy, co się wydarzy. Ale jakby tak część tej ziemi mi się pokazuje, ale taka normalna, że rośliny, wszystko, a druga, jeden wielki beton. Dlatego ta roślinność, to wszystko się broni. Okej. Dlaczego niektórzy ludzie się czują dużo gorzej, chorują dziwnie, chodzi o właśnie takie samopoczucie, nie wiadomo skąd, jakieś bóle głowy, jakieś taka ociężałość, dziwne niepokoje i tak dalej, a inni ludzie w ogóle nie odczuwają. Bo jest walka. Chodzi o tę walkę energetyczną, czyli ogół energii, która tworzy Ziemię i tych naukowców. Tak, jest walka i dlatego to jest takie, my tego nawet możemy nie odczuwać, tych ruchów, nie? Ale to są takie, że no właśnie przez to, że te ruchy są, jest zaburzenie nasze też, nie? Tak jakbyśmy się chwiali trochę. I wiesz, raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej. Czyli ludzie, którzy mają na przykład jakąś podatność na wpływ walki, będą odczuwać, a inni nie? Zobacz, jaka jest korelacja. Wiesz co, ci, którzy stoją bardziej, mi tak się to pokazuje, że ci, którzy bardziej stoją w naturze i żyją jakby w zgodzie z tą naturą, nie chodzi o to, że tam masz, nie wiem, po prostu wiedzą, jak rośliny funkcjonują i tak dalej, stoją stabilnie. Ci, którzy są już przekręceni na tą stronę, można powiedzieć, tego betonu, też będą stali stabilnie, ale ci, którzy są pomiędzy, że niby tutaj natura, ale dalej ten beton, to właśnie oni mają to zaburzenie. Okej. Czyli ci, którzy stoją na środku i nie wiedzą, w którą stronę pójść. Pójść. Tak. Okej, jasne. Bo są takie teorie, że Ziemia wchodzi na wyższy poziom świadomości, wyższy poziom częstotliwości, że no, różne ezoteryczne. No to jakby wiesz co, ja. No. Można odczuwać. Przez to, że ziemia podnosi, jakby broni się i podnosi swoją, no żeby te rośliny rosły i tak dalej, to wszystko się podnosi wyżej, musi tą częstotliwość mieć dużo wyższą, to może takie dawać wrażenie. Okej. Czyli nie jest to kompletnie pozbawione sensu, te teorie. Może dawać takie wrażenie. Może dać takie wrażenie, no bo to musi się, skoro się broni, musi po prostu wyjść na wyższą częstotliwość. Dlatego my też na przykład, ci, którzy są bardziej z naturą, mogą na przykład, wiesz, być bardziej tacy, lepiej się poczuć. Nawet jak do lasu pójdziesz, to można cię lepiej poczuć, bo tam jest wyższa częstotliwość, nie? Okej, dlatego te niektóre jednostki rzeczywiście bardzo dużo takiej pracy wykonują i rzeczywiście widać ten rozwój niesamowity. Wchodzą na tą przechodzą na tą stronę bardziej tej ziemi, nie? Okej, no to tak już idąc do końca, podsumowując to wszystko, zdaje się, że od wielu, 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 wielu wieków jakaś energetyczna manipulacja, mniejsza, większa, istnieje. Coś było kiedyś robione, ale porzucone, bo zapomniano o tamtej już cywilizacji, już teraz nikt nie rozumie, do czego to służyło, potem była jakaś kontynuacja w inną stronę, teraz jakby manipulacja energią jest, ale już zupełnie inna, tak? Tak. Ale jakbyś popatrzyła na całą, można powiedzieć, linię czasową Ziemi, jako w ogóle zbioru różnych energii, czy to, że kiedyś manipulowano energią i to, że dzisiaj i wszystko, co pomiędzy, to cały czas działa na tę ziemię energetycznie i na wszystkich mieszkańców. Tak. Wiesz, zanim jeszcze zaczęłaś to mówić, to mi się pokazała cała tak jakby zielona ziemia, nie? A teraz tak jakby zaczyna właśnie, jak mówię, ten beton, można to tak nazwać, no nie? Tak jakby coraz więcej. I im w tym czasie przychodziła, to tym bardziej się to
Okej, czyli to, że Egipcjanie na przykład kiedyś postawili jakieś obeliski swoje, to już jest jakby początek betonu, można tak Nawet to powiedzieć? już jeszcze wcześniej Jeszcze było, wcześniej, wiesz? no Jeszcze ale tak. wcześniej. Tak, to już było. Byli na jakimś tam, jakby zegar sobie można ustawić, nie, to już tam na jakimś było, a teraz już się przesuwa coraz bardziej. Okej, czyli im więcej Dlatego. manipulacji energią i ukierunkowania jej, to tym więcej betonu, można powiedzieć. Tak, tym ziemia bardziej To jest znaczy, że betonem. jest go teraz bardzo dużo, skoro Bardzo. No połowa. można wręcz manipulować jakby nachyleniem Ziemi względem własnej osi. No, ja to już tak widzę połowę. Okej. I teraz jest po prostu walka między tym, na którą stronę przejdzie bardziej, nie? Bo jak przejdzie beton dalej, no to wiadomo, ale jeżeli będzie ta energia jakby ziemi, tej roślinności, tego wszystkiego będzie walczyła, no to może A się. czy było kiedyś tak, że przekroczono tę połowę betonu, tak? W cudzysłowie. Nie. Właśnie jeszcze Nie. nie. Okej, Właśnie czyli to jest to zupełnie jest ten coś moment. nowego. To jest właśnie ten, teraz się tak jakby zaczyna, próbują przepchnąć. Czyli wszystko może się wydarzyć tak naprawdę. No tak, tak jak właśnie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ci ludzie, którzy też przechodzą jakby na tą stronę, z tej, no bo część jest tu, ale są pomiędzy, przechodzą na tą zieloną, no to tak jakby też jest wsparcie dla tej ziemi, nie? Okej. Czyli dla naszej natury, Dla dla naszej tego, natury, kim dokładnie. jesteśmy, dla naszej naturalnej energii. Tak, Pokazuję dla teraz na siebie. klatkę piersiową. Tak, dla siebie, bo to nie chodzi o to, że mamy dbać o rośliny. To chodzi, że jeżeli my dbamy o siebie, to też jest podnoszenie częstotliwości tej ziemi. No tak. Bo jeżeli się gubimy i zapominamy o sobie, to jesteśmy na tym betonie. Oddajemy po To prostu się. choroby są po której stronie? Tego betonu. Depresje, których jest mnóstwo ostatnio. Tak, to wszystko jest po stronie betonu. Dlatego mówię, to już jest w takim punkcie, że no. Ale nie jest przesądzone. To nie A jest nie jest przesądzone. przesądzone. No Nie, wiadomo, bo wiadomo. bardzo, bardzo dużo jest tego pośrodku, że takie jest właśnie te wahania. No Dlatego dużo dobra. osób się gdzieś tam, trochę tu, I trochę dlatego tam. też czujemy taką polaryzację w ogóle. W każdym zakątku Ziemi jest polaryzacja. Są lewi, prawi, są tacy, za, przeciw. I Tak, dotyczy to tak. absolutnie wszystkiego. Jak to się mówi, czarno-białe? Czarno-białe. Okej. Okay. No dobrze. Nie ma koloru. To wybierzmy dobrze. Oczywiście. Tego życzę nam i wszystkim. Siebie. Przede wszystkim siebie. Maciuniu, bardzo Ci dziękuję. Bardzo. To piękna podróż dzisiaj. Oj, tak, ale mi gorąco się zrobiło, bo ja wybrałam siebie, wiesz? I dlatego tak się poczułam. No. No, warto. Ojej, jak mi gorąco, łzy mam w oczach. No, niesamowite. Daj mi gorąco. To wracaj pomalutku. Ale nie wychodź z siebie. To już zawsze Nie, nie, będziesz nie, ze sobą. ja tutaj jestem. Policzę od jednego do trzech. A ty zharmonizujesz się, wrócisz całkiem do siebie, rozłączysz się ze wszystkimi obrazami, miejscami, energiami, których dotknęłaś dzisiaj w trakcie tej podróży. Jeden. Dwa. I trzy. Wracasz. Możesz otworzyć oczy. Aga. Wszystko się składa, powiem ci. Naprawdę, to tak wszystko jest proste, a skomplikowane. Były wyciągane z kontekstu, wiesz? Tak. Jak wyciągamy z kontekstu, to zawsze jest dużo pytania są, niezrozumienie. Dotyczy to wszystkiego. I to jest tak, jak wiesz, z sesjami dla osób, dla klientów, że nie ma znaczenia, od czego wyjdziesz. Jak dobrze zadasz pytania, jak dobrze jakby podążasz za tym, co się pojawia w tej przestrzeni, to zawsze znajdziesz rozwiązanie, zawsze zrozumiesz całość. I to jest bardzo uniwersalna całość. Tutaj tak samo. Zaczęłyśmy od Tak. wiadomo czego, tak? Od słupa, który na pewno widziałaś 1000 razy, Na będąc pewno. pod pałacem.
No. I go nie widziałaś. Dokładnie. A zobaczyłyśmy takie inne niesamowite rzeczy i wszystko ma sens. Ma. To wszystko krąży, tylko właśnie tak jak naturalnie to funkcjonuje, ale też ludzie to manipulują, nakręcają, nie? Tylko, że to chyba jest też tak, że jak naturalnie, no to pracujesz ze swoją energią. Tak. Jak zaczynasz manipulować, to potrzebujesz energii cudzej. Cudzej. Dokładnie. Więc takie mam podejrzenie, tego zapomniałam sprawdzić, w ogóle mi nie przyszło do głowy, ale to jest moja hipoteza taka, że tak zwana wolna energia wcale nie jest wolną energią niczyją, jest czyjąś energią, którą się ściąga, przetwarza i używa do czegoś, czego się chce, nie tak. wiem. Tak? Tak, Więc też to tak też uważam. Nie jest takie super czyste i piękne. Nie ma czystej, nie. No. Też tak uważam, że wszystko, czy by to była jakby, można powiedzieć, ludzka, czy nie wiem, inna, to i tak to będzie. Jakby wszystko, co żyje, jest energią, jest tak? Energią, Więc, dokładnie. Kurczę, nie jest to żadny hokus pokus, bo Einstein, na którego wiele osób się powołuje, w latach bardzo dawnych już udowodnił, że materia i energia jest tak naprawdę energią o różnej częstotliwości. Nie ma dwóch stanów, jest to jeden stan po prostu o różnej częstotliwości. Wszystko jest energią. No tak. Ale też wolnej energii w związku z tym nie ma. Ona zawsze należy do kogoś. Do kogoś. No, a ty nie kończysz się na skórze swojej No nie. ręki. No nie. No. Więc dlatego sobie mogą. Znaczy biorą. No. A jak ktoś pozwoli już też w ogóle. No właśnie. Dużo osób pozwala albo nawet nie jest świadoma tego, że pozwala. Albo już tego nie kontroluje, bo to są stare historie na przykład. Tak. Tak. Gdzieś tam nasza energia zostawiona jest w przeszłości, przy jakimś budynku, w jakimś miejscu, które kochaliśmy, albo którego nie chcemy opuścić, albo z kimś się wiążemy na zawsze, z miłości No bądź z właśnie. nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko to się trzyma na tych powiązaniach i połączeniach. No właśnie, no właśnie. No dobrze, to ja tak sobie pomyślałam, że to nasze krótkie badańko potraktować mogłybyśmy jako suplement do tej sesji Old World, czyli ten stary świat, bo tak de facto to tak jest. Ja trochę Prawda. byłam na siebie zła, bo zapomniałam zapytać wtedy o te obeliski, ale nie ma przypadku, jak widać. Nie Dzisiaj ma. mogłyśmy to pogłębić i przyjrzeć się temu naprawdę fajny, taki głęboki sposób. Także dziękuję Pani bardzo. Ja też dziękuję. Była super podróż, naprawdę niesamowita.